prorok mówi tak, skąd ta czerwień twojej szaty, a twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni. Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną, a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie obryzgałem. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Rozglądałem się, lecz nie było pomocnika. Zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mnie podparł. Lecz wtedy pomogło mnie moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość. Wiecie, to jest wypowiedź Boga. Wypowiedź Boga do proroka. Proroka, który widzi Boga jako tego, który dokonuje pomsty, dokonuje sądu. To są dawne czasy, czasy przed odkupieniem. Czasy przed tym, zanim Jezus Chrystus umarł za ludzkie grzechy. Ale jak to się ma do obecnego czasu? Wiecie, dzisiaj Bóg zakończył sąd nad człowiekiem. Zakończył sąd, który jest sądem wiecznym. Nie ma sądu wiecznego już dla człowieka. Dla człowieka odrodzonego z Bożego Ducha jest sąd dotyczący jego działań, jego posunięć, jego decyzji. Ale nie sąd wieczny. A więc fragment ten nie dotyczy nas, jeżeli chodzi o naszą wieczność, nasze zbawienie. Jednak tu jest napisane, ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nadszedł rok mojego odkupienia. Pamiętam, kiedy czytałem to po raz pierwszy, zrozumiałem, że zanim następuje odkupienie w życiu człowieka, jakiekolwiek, czyli jakikolwiek sukces, to wcześniej jest eliminacja jakiegoś problemu. I o tym mówi ten werset. Jest najpierw pomsta, a potem jest zbawienie. Najpierw pomsta, potem zbawienie. Wielu ludzi nie chciałoby, żeby myślą sobie, że nie musi coś zniknąć w moim życiu, coś, co może nie jest kompletne, aby pojawiło się coś, co jest kompletne, ale to jest nieprawda. Nie ma takich możliwości. Wielu z was stanęło już przed taką sytuacją i dzisiaj wielu z was staje. I chcę, żebyście nie bali się tego. Tego się nie wolno bać, bo to są zmiany. To są zmiany. Czasami te zmiany na początku są bardzo dziwne. Wiecie, w ostatnim tygodniu mnie nie było. I Agata z Norbertem wieszali w domu szafki, takie troszkę poszerzali nam tą kuchnię, tak żeby było więcej miejsca. I pojawiły się nowe szafki, a też inne zmieniły miejsce z tego umiejscowienia swojego. A kiedy wróciłem po tygodniu do domu, to różne rzeczy były w innych miejscach. Ale dlaczego one były w innych miejscach? Dlatego, że przybyło szafek. Zmieniło się położenie. Te rzeczy nie zniknęły. One się znalazły w innych miejscach. I teraz co? Mój umysł, on nie był do tego przystosowany. On nie był przyzwyczajony. On nie wiedział, gdzie co jest. I wiecie, jaka jest pierwsza reakcja umysłu? Przychodzi koncepcja chaosu. Jest chaos. I coś wam powiem. Jak wchodzą nowe rzeczy, to umysł nasz najpierw mówi, że to jest chaos. Mówi, to jest chaotyczne. Uciekaj od tego. Nie ruszaj tego. W ogóle wróć do tego, co jest ci znane. Ale musisz zrozumieć, że kiedy pojawiają się nowe rzeczy, to stare umierają. Jest pomsta Boża na nich. Tam jest pomsta Boża. Pomsta Boża nie jest na stricte grzechu ludzkości dzisiaj. Nie na tym jest pomsta Boża. Pomsta Boża jest na tym, co nie działa. Na tym, co było małe.
za małe na dzisiejszy czas. Bóg tak bardzo cię kocha, że On chce twojego rozwoju bardziej niż ty sam. On chce twojej wielkości bardziej niż ty sam. Dlaczego? Bo ty w swoich marzeniach mówisz, wow, chcę być wielki. Wiecie, co, jaka jest wyobraźnia? W wyobraźni naładujemy wszystko. Wszystko. Nasza wyobraźnia nie ma normalnie granic wewnętrznych. Wszystko w nią załadujemy. Tylko, że kiedy przechodzi później do działania, to jest czas rozstania z tym, co było wcześniej. Czas rozstania z małością, czas rozstania z czymś, co było krótkie, słabsze. I przychodzi chaos. I diabeł mówi, zobacz, ty się nie odnajdujesz w tym, co nowe. Nie odnajdujesz się. I być może wielu z was nie odnajduje się do końca w nowych sytuacjach, które są teraz. Ale coś wam powiem. Będą coraz nowsze sytuacje. I coraz szersze. Wiesz dlaczego? Bo kiedyś pomodliłeś się do Boga, poszerz paliki mojego namiotu. Kiedyś się tak pomodliłeś. Kiedyś powiedziałeś to do Boga w wierze. Powiedziałeś, chcę być większy, chcę być szerszy, chcę bardziej wpływać, chcę więcej posiadać. Powiedziałeś to kiedyś. Wypowiedziałeś to nad sobą. A to była modlitwa zgodna z Bożą wolą. To teraz masz, czego chciałeś. Tylko niekoniecznie sposób może ci się podobać. Idziesz do przodu. Każdy z was idzie do przodu. Zmiany są ku naszemu dobru. Tylko pozwólmy, żeby pomsta Boża uderzyła we wszystko, co nas ogranicza. I tak się módl do Boga. Powiedz, Boże, ja chcę, żeby Twoja pomsta była na wszystkim, co mnie ogranicza. Boże, ja wiem, że jestem większy, niż mi się wydaje. Boże, ja wiem, że mogę więcej, niż mi się wydaje. Boże, ja to wiem. Ale ja tego chcę. Ja nie mam zgody, Boże, na to, żeby myśleć schematycznie. Ja nie mam zgody, Boże, na to, żeby martwić się, że są kolejne szafki w moim domu. Boże mój, ja otwieram dzisiaj swoje oczy przez moc Świętego Ducha. Ja widzę dalej. Moja intuicja się poszerza. Słyszę lepiej Twój głos. Widzę lepiej Twój obraz. Panie mój, ja wchodzę to, co nowe. Wchodzę! Polski plan. Halleluja! Święta krew płynęła z jego ran. Rozdartym ciałem wstrząsał wielki ból. Na szorstkim krzyżu konał arcykról. Brutalnie osądzony za grzechy mas. Zamykał drzwi przeszłości ludzkich ras. Niesprawiedliwą śmiercią spłacał dług. Ratował swe korzy wielki Bóg. On zrobił to dla ciebie. Pamiętaj to, człowieku. Dziś niebo masz otwarte i żyjesz w łaski wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło. I serce zapłonęło. To wielka miłość. Potężna miłość. Halleluja! Dlatego dziś to mój Pan. Niego imię znam. Ja znam. Jezus to mój Pan. Halleluja! Jego imię znam. Ja znam. Jezus to mój Król. Mój Król. Mój Król. To On. Umarł za mnie. Jezus to mój Król. Halleluja. To On. Umarł za mnie. Spojrzywszy w oczy śmierci bardzo złe, zawołał tchem ostatnim, wykonało się. I runął w przepaść piekła, bo sam chciał. Ufając moc miłości, Ojca znał. Gdy dnia trzeciego nastał blady świt, mesjański diabła runął stary mit. Bo przy fanfarach cherubiańskich chwał Syn Boży Jezus Chrystus z grobu stał. On zrobił to dla ciebie, pamiętaj to, człowieku. Dziś niebo masz otwarte i żyjesz w łaski wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło. Serce zapłonęło. To jest miłość. To jest miłość. To wielka miłość. Wielka miłość! Potężna miłość! Dlatego dziś Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Ja znam. Jezus to mój Pan. Mój Pan. Jego imię znam. To mój Król, to On, umarł za mnie.
Pan. To mój Pan. To On. To On. Umarł za mnie. Jezus to mój Król. Mój Król. To On. To On. Umarł za mnie. Gdy na Golgocie ruszał boski plan, to święta krew płynęła z jego ran. Rozdartym ciałem wstrząsał wielki ból. Na szorstkim krzyżu konał arcykról. Brutalnie osądzony za grzechy mas, zamykał drzwi przeszłości ludzkich ras. Niesprawiedliwą śmiercią spłacał dług. Ratował swe stworzenie, wielki Bóg. On zrobił to dla ciebie, pamiętaj to człowieku. Dziś niebo masz otwarte i żyjesz w łaski wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło i serce zapłonęło. To jest miłość, to wielka miłość, wielka miłość, potężna miłość, potężna. Dlatego dziś, dziś Pan Jezus, Jego imię znam. Ja znam, ja znam. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Ja znam. Jezus to mój Król. W oczy śmierci bardzo złe, zawołał tchem ostatnim, wykonało się. I runął w przepaść piekła, bo sam chciał. Ufając w moc miłości Ojca znał. Gdy dnia trzeciego nastał blady świt, mesjański diabła runął stary mit. Bo przy fanfarach cherubiańskich chwał Syn Boży Jezus Chrystus robusta. On zrobił to dla ciebie, pamiętaj to człowieku. Dziś niebo masz otwarte i żyjesz w łaski wieku. Wystarczy, że uwierzysz w potężne jego dzieło i serce zapłonęło. Miłość, to wielka miłość, czujesz to? Potężna miłość, potężna. Dlatego dziś Jezus to mój Pan, Jezus, Jego imię znam, Jego imię. Jezus to mój Pan, mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Król, to On umarł za mnie. Jezus to mój Król, to umarł za mnie. Gdy na Golgocie się ruszał boski plan, tu święta krew płynęła z Jego Jezus to mój Król.
to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król, to on. Jego imię znam. Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Pan, Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Król, Jezus to mój Król, to umarł za mnie. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Pan, Jezus to Pan, Jego imię znam. Alleluja! Jezus to mój Król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Poproszę szofary. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus! Jezus to mój Król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Król, to on Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Jezus to mój Król. Jezus to mój Król. To on umarł za mnie. Jezus to mój Król. To on umarł za mnie. Jezus to mój Król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Król, to on umarł za mnie. Jezus to mój Król, to on Jezus to mój Król, to on. Jezus to mój Król.
Jego imię znam. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Król, to umarł za mnie. Jezus to mój Król, to dniem i nocą, aleluja. 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 Dniem i nocą, aleluja, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Dniem i nocą, aleluja. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Pan, Jego imię znam. Jezus to mój Król, Jezus to mój Król, to On umarł za mnie. Jezus to mój Król, to On umarł za mnie. Jezus to mój Król, to On umarł za mnie. Jezus to mój Król, to On umarł za mnie. Jezus to mój Król. Słuchaj się w to. To On. Swoje własne wyznanie. Umarł za mnie. Które idzie z głębi odrodzonego ducha. Jezus to mój Król. To On umarł za mnie. Jezus. Wielu z was słyszało słowo. Od lat, to On, że ostatnie będą pierwszymi. Umarł za mnie, Jezus, to każdy to wie. Mój Król, to On. Każdy wie, jaki jest dogmat. Ale nie każdy wie, że taki jest czas. Są duchowe eony. Dziś jest ten czas, gdzie ci, którzy byli ostatnimi, byli na końcu peletonu, nagle słyszą komendę Boga, która mówi zwrot i wszyscy idą w drugą stronę. I ci, którzy byli na końcu, są teraz pierwszymi. Powiedz do Boga: Boże, ja jestem świadomy wielu słabości mojej duszy, ale jest nade mną Twoja łaska. Mam Twoje zdolności w swoim duchu, one są większe niż ułomności mojej duszy. Na Twój rozkaz, Boże, idę do przodu, do przodu, idę do przodu. Szakata ralawa kata zaperelais. Halleluja! Riema na lok! Wielka drama świata Pana, rozpoczyna łaski Ty. Otworzyła wszechobecną dłoń, pokazując święty gest. Przyszła dola i niedola, przyszedł gniew i blady lęk. Rozłożyli wachlarz pełen trosk, oto jest ich cały wdzięk. Wielka drama, śmierci nieznana, krwawy rozwija szal. Boskie plany krzyczą z tej dramy, sprawiając nas na bal. Wielka drama, duchem pijana, połyka ludzkie łzy. Wielka drama, sercem widziana, w sukni z niebiańskiej mgły.
Jezus Pan, Jego znam, uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług, wiem jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój, diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. W wielkiej dramie jest wyzwanie, cichy, ale silny głos. Każdy może podjąć walkę dziś, każdy może zmienić los. Znika dola i niedola, znika gniew i blady lęk. Wielka drama zatrzymała czas, słychać nieba słodki dźwięk. Wielka drama, śmierci nieznana, krwawy rozwija szal. Boskie plany, krzyczą z tej dramy, wielka drama, duchem pijana, połyka ludzkie łzy. Wielka drama, sercem widziana, sukni z niebiańskiej mgły. Jezus Pan, Jego znam, uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług, wiem jak bardzo kocha mnie. Kocha ból. Jezus Król stoczył bój, diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć. Jezus Pan, Jezus Pan, Jego znam, uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług, wiem jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój, diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. La la la, la la la, la 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 la. La la la, pokażcie diabłu, jak się bawi kościół. La la la, la la la, la 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 la. Wielka drama świata Pana rozpoczyna łaski test. Otworzyła wszechobecną dłoń, okazując świetny gest. Przyszła dola i niedola, przyszedł gniew i blady lęk. Rozłożyli wachlarz pełen tros, oto jest ich cały dzień. Wielka drama, śmierci nieznana, krwawy rozbija szal. Boskie plany krzyczą z tej dramy, zapraszając nas na bal. Wielka drama, połyka ludzkie łzy. Wielka drama, widziana, sukni z niebiańskiej mgły. Ja przeklinam kompleksy. Jezus Pan, Jego znam, uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług, wiem jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój, diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. W wielkiej dramie jest wyzwanie, cichy, ale silny głos. Każdy może podjąć walkę dziś, każdy może zmienić głos. Znika dola i niedola, znika gniew i blady lęk. Wielka drama zatrzymała czas, słychać nieba słodki dźwięk. Wielka drama, śmierci nieznana, krwawy rozbija szal. To proroczy głos. Boskie plany krzyczą z tej dramy, zraszając nas na bal. Wielka drama, duchem pijana, połyka ludzkie łzy. Wielka drama, sercem widziana, sukni z niebiańskiej. Jezus Pan, Jego znam, uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług, wiem jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój, diabła rozniósł mocą swą. Jezus mi
się obmyć. Jego Pan, Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś. Jezus Pan, Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocham je. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś. Wy się obmyć Jego krwią. Więcej, więcej, więcej! Jezus Pan i Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo Jezus Król! Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł z mocą swą. Aniołowie uwielbienia, wzywam was na to miejsce. Jezus Pan, Jezus Pan, Jego znam. Święci aniołowie uwielbienia, wzywam was na to miejsce. Jezus Bóg spłacił dług. Szaka taka, jana, laka, taka, rana, faka, tarine, brene. Heroli, kriner. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł z mocą swą. Halleluja! Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. Jezus Pan, Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocha mnie. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. La la la, 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 la. Jezus Pan, Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocha mnie. Jezus Król, Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. Jezus Pan, Jego znam. Uratował życie me. Jezus Bóg spłacił dług. Wiem, jak bardzo kocham je. Jezus Król stoczył bój. Diabła rozniósł mocą swą. Jezus Mistrz woła dziś, by się obmyć Jego krwią. Kochani, jeśli chcemy wchodzić w nowe, mamy eliminować stare. Jakiś czas temu umieściłam na mojej stronie książkę Listy starego diabła do młodego. Może ją czytaliście, może jej nie czytaliście. Jeśli jej nie czytaliście, to ją przeczytajcie. Jest to znakomita lektura, żeby poznać, jaki jest diabeł. Jest tam taka sytuacja, w której młody diabeł przychodzi do starego i mówi: straciłem klienta. A stary do niego mówi: czemu tak uważasz? A on mówi: wiesz, narodził się na nowo i zaczął chodzić do kościoła. A ten stary diabeł mówi do niego: to nie jest problem. To nie jest problem, że on się narodził na nowo i że chodzi do kościoła. Coś ci powiem.
jestem od Ciebie starszy. On dalej w swoim sercu nienawidzi swojej matki. Jest to bardzo mocne i bardzo głębokie, ale uważam, że jesteśmy w takim czasie, gdzie oczywiście za Twoim przyzwoleniem Duch Święty może rozprawić się z najgłębszymi, brudnymi zakamarkami Twojej duszy. Alleluja. Pytanie, czy chcesz? Pytanie, czy chcesz? Pamiętaj, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. To jest mega istotne, mega ważne. Przeczytajcie też tą książkę, ale dzisiaj módlmy się o te rzeczy. Oczywiście, jeśli wierzysz i jeśli chcesz wyeliminować, pamiętaj, że dla diabła nie ma żadnego znaczenia, czy ty przychodzisz do kościoła. To nie ma żadnego znaczenia, że on chodzi do kościoła. To nie ma żadnego znaczenia, że on się narodził na nowo, ponieważ w jego sercu są takie miejsca, z których cały czas mogę jeść, z których cały czas mogę żreć. Przyjdź dzisiaj z takimi tematami do Boga, z którymi się bujasz wiele, wiele, wiele lat. Pamiętaj, że potrzebuje Bóg od Ciebie czegoś maleńkiego. Twojej zgody. Twojej zgody. Nie rób tego dlatego, że ja to powiedziałam. Zrób to dlatego, że wejrzałeś w siebie. Wejrzałeś w siebie. Ponieważ to jest prawdziwa pokuta. Prawdziwa pokuta rozpoczyna się od tego, że człowiek wejrzał w siebie, Amen. A nie dlatego, że został złapany lub dlatego, że ktoś mu zwrócił uwagę. Amen. Taka pokuta jest często powierzchowna. Ale jeśli wejrzałeś w siebie i wiesz, że mówię dzisiaj prosto do swojego serca, to przyjmij to jako słowo od Boga i zrealizuj to słowo. Pamiętaj, że Bóg, Twój Stwórca, Twój Ojciec w niebie to potężny Pan, Alleluja. To Król Królów i Pan Panów, ale On Ci dał wolną wolę. To jest Król ludzi wolnych. Amen. Dlatego powiedział, że jeśli wejrzysz w siebie, wejrzyj dzisiaj w siebie. Wejrzyj, powiedz tak, Ojcze, ja chcę, aby Twój palec dotknął właśnie tego elementu mojej duszy. Alleluja. Módl się. Jeśli nie masz świadectwa, to znaczy, że Twoje życie modlitewne jest w gruzach. Zacznij się dzisiaj modlić, tak jakby to dzisiaj było ostatni raz. Czy chcesz zmiany? Czy chcesz wyeliminowania wszystkiego tego, co jest żerem dla diabła? Pamiętajcie, że służba to skutek uboczny. To skutek uboczny. Halleluja. Zawołaj tak. Bądź Duchu Święty. Niech Twoja ręka dotknie głębi mojej duszy. Duchu Święty. Mieszkasz we mnie. Niech Twoja ręka dotknie głębi mojej duszy. Ojcze mój, ja wiem, że idę do nieba, ale chcę na tej ziemi być wojownikiem Twojej armii. Ojcze mój, apakata, lalala, bakata, kajrelegeja, holokori, lerileja, sikapata, lera padre, lakatira, lera padre, ja nie chcę być przeciętny. Apaka jara la rabaka taka jara la padre. Ojcze mój. Sakati la padre. Rala rala banana. Tak wołał Szaweł starcu. On tak wołał do Boga. Apa ira la rilere mani dene seketeri la rilara sena. Wołaj do Niego. Pamiętaj, Chrystus przyszedł w ciele. Twoje ciało, Twoja fizyczność jest jednym z głównych blokerów Twojego ducha. Zrób to, co robił Jezus. On wielkim głosem modlił się do Boga. On złamał konwenanse. Wiara jest materialna. Jest napisane, że Jezus zobaczył wiarę. On widział wiarę. On widział wiarę. Niech każda Twoja komórka, ów
uwolnij wiarę! Zacznij wołać do Boga! Wołać do Niego! Powiedz: Boże! Niech Twoja ręka dotknie każdego elementu mojej duszy, który w jakikolwiek sposób odstaje od standardu Chrystusa! Zabaka jara lawa gederele lai! Holy praise kanara patara la 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 bagadara la padre! Holy! Holy! Holy bara lava gederai! Hello koto koto rolo koto rara la padre de Jesus! Alleluia! Więcej! 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 Grzech w ciele jest potępiony! Grzech w ciele nie ma władzy nad człowiekiem duchowym! Alleluja! Alleluja! Mama koto koto rolo koto koto rolo padre! Rele kete jele lele kadre de la lai! Otoro kloro loro kore lebe 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 lebe. Gdzie jest wulkan? Głęboko w ducha! Tam jest wulkan! Tam jest wulkan! Wulkan! To nie jest mała zapałka! To nie jest mała temperatura! Ala waka taka, jara lara prajna taka generecis! Halleluja! Halleluja! Po hebrajsku ogień! To cherub! To cherub! Cherubowie! To ogień! One są z ognia! Cherubowie są z ognia! Faka to materia Boża! Ma faka taka jara la ketenele gedeba! Doro loko to koro lokaras! Niech ten ogień Boży, z którego stworzeni są cherubowie, przenika Twojego ducha! Jesteś jeszcze większy! Jeszcze większy! Jeszcze większy! Mama kataka ralala padre! Powiedz: Boże, ja wychodzę na wojnę! Z każdą przeciętnością mojego życia wychodzę na wojnę! Z każdym drobiazgiem mojego życia, który jest słabszy niż Jezus! Halleluja! Loli padre li carilere che re per le sicre delle sene. O lu clino pire de cara mare che le bere de sicre mare de sicre mare de sene. Mudri się. Mudri się. Mudri się. Ma vacata na stwórz duchowy portal. Mudri się. Ma babagari per eria sire le reme. Po to masz inne języki. Mele che te jere la cadara baba mi bebe che le bere sire loro no ereba. De varire re che diri diri curi ari le re carira de sene nana sana. Alleluia. Alleluia. Szali pere lere koru tyry siro woda kani mere na. Podnieś głos, po to masz głos, po to Bóg ci dał głos. Ela waka tyry leke tyry siry koru dasi wąko lubo nogo nimi na nej saria. Uro loro kori tyry tyry bar. Era li de reke ne mere siry reke na barada sare na manasa. Halleluja, halleluja. Andere kere mere de tyry mere de siry. Holy prene coro lo coro di aria aria mare ricare li aria ore ne aria mare la sene mare sene coro coro di aria sa care mare sene mare coro di aria sene che bella la sene mare la coro coro di aria sene che mare sene care mare sene la coro coro di aria cari aria ore cari al sole mare sene sene coro di aria le coro di aria 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 mare aria sene mare cari aria mare sta coro di aria le coro di aria le coro di aria mare aria mare sene mare coro di aria ore cari aria aria mare la sta le coro di aria le coro di aria pre ne la sta pre ne la sta coro di aria le mare mare la sta mare la sta coro coro di aria 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 mare aria mare la sta. Żywa woda! Z wnętrza ducha! Z wnętrza ducha! Elok loko rolo koto so! Hampa babi mi me kere beredi kere beredi sere le kere beredi sere kere beredi sere menene! Ruri ari 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 amene dene ori adana sana manana hari arana haris! Ori asana ma! Era hadi asaki dine dene bono hori nasanas! Teros mere le kvari le re kere dene kere re ara manana kere beredi sere kere lesa! O loko tere le re le kere manana sana kere nas! Bóg to jest Bóg adoracji! To jest Bóg adoracji!
adoracji. Boga trzeba adorować. Bóg to nie jest twój kolega. On jest Bogiem adoracji. To jest król. Zabiega się o jego względy. Jezus Chrystus otworzył ci drogę do wiecznego bycia z Ojcem. Ale modlitwa otwiera ci drogę do tego, aby Bóg działał przez ciebie, aby Bóg wpływał na ciebie. Mawa katara laga dara lada saka terebe tere kerelere hakenere manena urolare nanasa. Można wyjechać do jakiegoś państwa, można sobie wynająć dom, można tam pójść do pracy, ale niekoniecznie się zjednoczyć z tym państwem. Są ludzie, którzy są wiele lat za granicą, ale kiedy ich pytam, czy ty czujesz się Brytyjczykiem? On mówi, nie, ja jestem Polakiem. Ja mówię, ile mieszkasz tutaj? 20 lat. Ja mówię, dlaczego nie jesteś Brytyjczykiem? Czemu nie myślisz w sposób brytyjski? Pokochałeś ten kraj tak? Czemu nie asymilujesz się tam? Czemu? Czemu? Wielu ludzi weszło do nieba, ale nie zasymilują się z niebem. Dalej myślą w kategoriach ziemi, dalej są w głowie swojej obywatelami ziemi, dalej myślą jak ziemianie, dalej mówią jak ziemianie. Oni nie zasymilowali się z niebem. Oni nie weszli w komunikację nieba. Powiedz, ja przeklinam teraz to w moim życiu. Ja przeklinam to w imieniu Jezusa. Jestem obywatelem nieba. Ja myślę w kategoriach nieba. Ja mówię w kategoriach nieba. Ja przyjaźnię się z niebem. Ja przyjaźnię się z obywatelami nieba. Nie jestem ziemianinem. Nie jestem ziemianinem. Wypowiadaj te słowa. Ja nie jestem ziemianinem. Jestem obywatelem nieba. Jestem obywatelem nieba. Nie jestem z ziemi. Nie myślę jak ziemia. Nie rozumuję jak ziemia. Nie mówię jak ziemia. Bakata jara lakata ralakata ba. Oto doko loko toro loko torase. Nebeketeke yeketere lekatara bahane manasa. Oroko tirelere hane manasa. Teralere lekedere nasa. Hallelujah. Hallelujah. O kata irele hekatene nanasanas. Hallelujah. O binebesse kenerecides. Módl się tak. Módl się. Nie ustawaj. Nie ustawaj. Hallelujah. Hallelujah. Apatasaka jaka la 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 la. Andelele gerelele orele huru. Elele huru loro kaina. Hondole huru huru. Obedero. Kiedy do Polski przyjeżdżają ludzie z innego kraju, z kraju bogatego, to widać, widać po nich. Wiecie, co widać po nich? Co widać po turystach z bogatych krajów? Oni się nie liczą z kulturą polską. Oni ubierają się tak, jak się u nich ubierają. Rozumiesz? O, ich nie interesuje polska moda. Ich nie interesuje nic, co jest w Polsce. Oni tutaj sobie przyjeżdżają. Wiecie dlaczego? Bo oni mają pieniądze. A oni żyją zgodnie z konstytucją swojego kraju, z modą swojego kraju, z poglądami swojego kraju. Rozumiesz? Musisz tak chodzić po ziemi, jak turysta z Nowego Jorku, jak turysta. Jest napisane, jesteście pielgrzymami na tej ziemi, turyści z was. Jesteś turystą na tej ziemi. Nie przyzwyczajaj się do hotelu, w którym mieszkasz, do stylu życia, który tu jest. Rozmyślaj o twojej ojczyźnie, o twojej ojczyźnie, tak jakbyś ją widział. Halleluja! Nowy dzień zaczynam na Syjonie. Wprowadzam w czyn słowa Twe. Wysławiam Ciebie, Jahwe, za cudowne dzieła Twoje. Twoje słowo lampą dla mnie jest. I królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie.
się w każdy dzień. Ja zwyciężam w Tobie. Twoja krew zupełna jest. Do przodu idę z wiarą i już nigdy się nie cofnę. Królestwo Twe na zawsze. Nowy dzień zaczynam na Syjonie. Zupełnie nowy dzień. Wprowadzam w czyn słowa Twe. Wysławiam Ciebie, Jahwe, za cudowne dzieła Twoje. Twoje słowo lampą dla mnie jest. Imię Twe święci się. Mocniej! Mocy. Objawiam się. Chwała Twa! Chwała Twa wznosi mnie. Królu mój, Jahwe, uwielbiam Cię. Nowy dzień, w każdy dzień ja zwyciężam w Tobie. Twoja krew zupełna jest. Idę z wiarą, nigdy się nie cofnę. Królestwo Twe na zawsze we mnie jest. Imię Twe święci się. I Królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie. Święci się i Królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa, chwała Twa wznosi mnie. Królu mój, Jahwe, uwielbiam Cię. Imię Twe, imię Twe święci się i Królestwo Twe. Ciebie, Jahwe, za cudowne dzieła Twoje. Twoje słowo lampą dla mnie jest. Imię Twe święci się i Królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa! Chwała Twa ulana wasza, Królu Bosu. Królu Jahwe, uwielbiam Cię. W każdy dzień, w każdy dzień ja zwyciężam w Tobie. Twoja krew zupełna jest. Do przodu idę z wiarą i już nigdy się nie cofnę. Królestwo Twe w mocy objawia się. Chwała Twa wznosi mnie. Królu mój, Jahwe, uwielbiam Cię. I z mocą imię Twe święci
taka taro loro delere sama kola rama maka lara bayo koro basa eta rama maso lara maketa yama dila rola ra solo ro basa katara basa doro doro mama lere logo si hola 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 imetfe imetfe solo rama segele le dolere Ти хвала тва Шоро шо масака на рамасан де лере на месте Оро ло масака на рамаса ту ло ло масе Оро ло босо коло ло масан де лере на месе Имет фе Имет фе Швенци ше Шо не море ре Ина макарара до со ле ле да я басо горо Ино ло 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 Catalara parololo e la passata cara la rada io lo basta galara morerà non mo colore di me se e seras una rabassa coloro io la basta che ara volerà non ha macato loro sono male e la basta che ya bastole da todo costo loro lo basta la rana ya taya oro posso coloro io ora na massa che le rama loro posso coloro posso voi a basta la rama kanałem przepływu Boga. Uwielbiaj Go. Powiedz, wszystko jest moje. Panie mój. Kochani, wiele, wiele lat temu w pewnym przebudzeniowym kościele pewien lider dostał takie słowo od Boga. To było bardzo dawno temu. I to słowo prorocze, ono się realizuje, uważam, że w tym czasie. A mianowicie takie, że przyjdzie bardzo duży stres na ludzi, że w świecie będą ludzie chodzić bardzo zestresowani z powodu niespłaconych kredytów, z powodu różnych długów i jeszcze różnych innych rzeczy. I że diabeł będzie chciał różnymi sposobami poprzez nieprzemieniony umysł wpłynąć tymi rzeczami na Kościół. I coś wam teraz chcę powiedzieć. I to jest prawda. To ma miejsce. Ma miejsce ogromna presja. Z różnych powodów, ale my nie możemy się poddać, ponieważ my nie jesteśmy z tego świata. Ale uważam, że diabeł chce, żebyś ciągle był w takim myśleniu, że coś nie wypada. Jestem tyle lat z Bogiem, może z uwagi na czas, który jestem, powinienem już być nauczycielem, a borykam się z jeszcze innymi rzeczami. I diabeł w ten sposób nie chce i zatrzymuje ludzi, aby wejrzeli w siebie i prawdziwie pokutowali. Chcę ci powiedzieć, że to jest wstyd, a wstyd został pokonany na krzyżu Golgoty. Nie wstydź się. W tym tygodniu u nas na osiedlu miała miejsce tragedia. Powiesił się 34-letni chłopak. Byłam z psem na spacerze. Widziałam tylko, jak odjeżdżała kartka pogotowia i policja. I widziałam jego biegnącą mamę. Wychowała go przez 34 lata. Karetka odjeżdżała, policja odjeżdżała, ona biegła, przewróciła się, pościerała kolana, rozerwała swoją koszulę, rzuciła torebkę o ziemię, podbiegłam do niej, pomodliłam się o nią. Chłopak dobrze wyglądał. Wyglądał na zrównoważonego, wyglądał na szczęśliwego. 2 lata temu jego żona pokonała raka piersi. Lekarze mówili, że nie ma takich szans, aby urodziło im się dziecko. Zaszła w ciążę, urodziła synka.
on założył biznes i nie poradził sobie w tym biznesie. Tak jemu się wydawało. Został z tym sam. Nikomu nie powiedział. Nie powiedział mamie, nie powiedział żonie, nie powiedział ojcu. Pozwolił, aby problem go przygniótł. Rozumiecie, z czym my się zmagamy? Do czego doprowadził go stres? Do czego doprowadziła go rozmyślanie o porażce i o tym, że nie ma wyjścia z porażki? Przyszedł diabeł, założył szemat na głowę i chłopak się wychuśtał. Zostawił młodą kobietę i 8-miesięcznego synka i matkę, która będzie teraz żyła z myślą, że straciła syna. Nie wstydź się. Nie musisz tego robić publicznie. Nie pozwól, aby w twoim życiu została chociaż najmniejsza rzecz, która powoduje, że diabeł cię przyciska, że cię ciśnie. Ponieważ to grozi śmiercią. Amen. To grozi śmiercią, niekoniecznie fizyczną, ale jakąś śmiercią w tobie. Że przestajesz widzieć cel, że przestajesz być rozmiłowany w Jezusie, że przestajesz być rozmiłowany w prawdzie, bo diabeł podsuwa myśli i tak się nie uda. I tak się nie uda, jesteś pokonany, nie uda ci się. To jest nieprawda, wszystko jest tu. Amen. Wszystko jest tu, wszystko jest tutaj w głowie. Nie wstydź się i nie bój się. Wstyd, lęk, choroba, wszystko Jezus Chrystus wziął na siebie. Amen. Nie wstydź się. Sam przed sobą. Dotknęło mnie to, ponieważ byłam tego świadkiem. A w moim życiu nie ma rzeczy przypadkowych. Nie zdarzają się w moim życiu jakieś przypadki. To ma jakieś głębsze znaczenie. I właśnie przypomniało mi się to słowo, że lata temu człowiek Boży o proroczym namaszczeniu powiedział, że przyjdzie taki czas, że właśnie stres będzie zabijał ludzi w różnoraki sposób. Nie jesteś traktorem do zajechania. Nie jesteś cepem, nie jesteś grabiami, nie jesteś łopatą. Jesteś człowiekiem. Amen. Jesteś człowiekiem. Człowiekiem jesteś. Jezus umarł za ciebie. On chce rozwiązać każdy problem i każdy konflikt. Ale musimy uwierzyć głęboko w to, że jeśli coś się nie rozwiązuje, to z naszej winy. Nie z winy Boga, tylko z winy człowieka. To jest zwykły akt nieposłuszeństwa. Założenie Bogu więzów na ręce. Pamiętaj, grzech przychodzi w sferze psychofizycznej. Nie ma duchowych grzechów. W duchu jesteś zabezpieczony, jesteś jak w bańce mydlanej. Nic cię tam nie może dotknąć. Wszystko przychodzi w duszy i w ciele. Zacznij działać w sposób przeciwny. Cokolwiek dziś cię dręczy, zadziałaj w sposób przeciwny. Podejmij decyzję, że będziesz działał w sposób przeciwny. Odwrotny. Odwrotny. Jak się czegoś wstydzisz, powiedz, będę robił rzeczy, które są przeciwne temu. Jeśli się temu czegoś boję, zrobię coś, czego się boję. Podejmę decyzję. Nie będę czekał na religijny spokój w środku. Religia mówi, jak czujesz spokój w środku, to jest Bóg. A to co czuł Jezus, jak szedł na krzyż? Jezus w Getsemane był na granicy depresji. Aż się krew z niego lała. Taki miał spokój w środku. Sam mówił, ojcze, jeśli to musi przyjść, wcale nie było mu to w smak. Bogu niech będzie chwała. Uwielbiaj Boga. Bogu niech będzie chwała. I decyduj. Bogu niech będzie chwała. Teraz. Za to, co uczyniło. Swoją krwią On wykupił mnie. Mocą swą On ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczyniło. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała. Bogu niech będzie chwała za to, co uczyniło. Swoją krwią On wykupił mnie mocą swą.
Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała za to, co uczyniło swoją krwią. On wykupił mnie mocą swą, ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczyniło swoją krwią. On wykupił. Halleluja! Mocą swą, ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił swoją krwią. Swoją krwią on wykupił mnie. Mocą swą on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił swoją krwią. Mocą swą on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił swoją krwią. On wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił swoją krwią. On wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała ołtarz Boży za to, co uczyniło swoją krwią. To jest ofiara twoich ust. On wykupił mnie mocą swą, oto on ożywił mnie. Ołtarz Boży, ołtarz Boży będzie chwała za to, co mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił. Ołtarz Boży! Swoją krwią on wykupił mnie. Mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co uczynił. Swoją krwią on wykupił mnie mocą swą, on ożywił mnie. Bogu niech będzie chwała za to, co módl się z taką wdzięcznością, aż na tym ołtarzu to zapłonie. On wykupił mnie mocą swą, jesteś kapłanem, on ożywił mnie. Stoisz przed ołtarzem. Tak się módl teraz. Niech zapłonie ogień na tym ołtarzu. Niech ofiara spłonie. Niech spłonie. Eloko to roli da riba ba 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 mile keni nero. Uto do doki do lokodi re la ra la ba kana na sa. Deko toko joro lo kana na prana sa. Cenne rzeczy składaj. Cenne rzeczy na ołtarzu. Cenne rzeczy. Abara la baka taka jara la ra la ra la baka ta ra la la. Składaj cenne rzeczy. Najcenniejsze pragnienia. Najcenniejsze marzenia. Na ołtarz i podpal to. Będzie chwała za to, co uczynił on. Mandelori, lery, benesina, padi, denesina, dis. Mocą swą, i lochodi ta sama ma. Bekuo, będzie destito. Bekuo, alimaro, lety, kedy destino, la mamo, ma bichana. Bebiwe, mehe, kedy delesika, de la pita desikas. I la hakatina desikas. I le pena desikas. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, niech to, co najcenniejsze, będzie składane na ołtarzu dzisiaj. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, ja modlę się. Najcenniejsze rzeczy. Najcenniejsze rzeczy. Halleluja. Halleluja. Cenne dla Ciebie jest to, do czego przykładasz wagę. Jeśli się czegoś obawiasz, to to jest najcenniejsza rzecz teraz w Twoim życiu. Najcenniejsza rzecz.
Jeśli się wstydzisz, to to jest najcenniejsza rzecz, bo na tym się skupiasz. Jeżeli czujesz się poniżony, to to jest najcenniejsza rzecz, bo myślisz wciąż o tym. Jeżeli potępiasz się, ulegasz potępieniu, to to jest najcenniejsza rzecz. On tego chce. Najcenniejszej rzeczy. Tego, na czym się skupiasz. Zamiast mówić do Boga, oddam Ci wszystko, przynieś Mu wszystkie kompleksy i spal je na ołtarzu. Swoje lęki. Zapal to. Może to jest czas. Może rodzina. Może to są Twoje dzieci. Może musisz je spalić na ołtarzu. Może musisz spalić żonę albo męża. Spal tam wszystko. Habami, bere, lere, kede, nere, lere, dekane, niech to zapłonie. Niech to zapłonie, nie bój się tego. Niech to zapłonie, mara, lare, dekane, lere. Jest to Twój, nie wstrzymał Cię. Kolory swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo. Majestat Twój, majestat Twój nie wstrzymał Cię. Korony swej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki będę kochać Cię. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Cię tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Cię. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Majestat Twój nie trzymał Cię. Korony z tej wyrzekłeś się. Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś. Mój grzech, mój brud zmazałeś sam. Kiedyś zmarł i zmartwychwstał. Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Cię. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Cię. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Cię. Zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Powieki wieczne będę kochać Cię. Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Tylko Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me.
wieki wieczne będę kochać Cię. Iwona, Iwona Ziobro, co tam u Ciebie? Bierz flagę, wskakuj tu, chodź. Nie rozważaj porażek, nie rozważaj błędów. Chwal Jezusa. Módlcie się, módlcie się. Jezus, to jest że Ciebie znam. Tylko Ciebie, Jezus, wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię. Bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Jezus, to jest cud. Tylko Ciebie, Jezus, wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me. Po wieki wieczne będę kochać Cię. Zwolić mnie, Jezus, to jest cud, że Ciebie znam. Coś wam powiem śmiesznego. Wiele, wiele lat temu do nieżyjącego już pastora przyszedł człowiek i mówi tak: pastorze, w kościele są same problemy. A pastor do niego mówi: uwierz, że ja widzę ich na pewno więcej niż ty, ale mam żyć tak i głosić tak, jakby problemów nie było. Nie jesteś predysponowany, ani ty, ani ja, żeby rozważać problemy, amen, żeby rozważać lęki, żeby rozważać niepowodzenia i to, co oglądają nasze oczy. Pomódl się, abyś miał dobre oko, abyś widział tak, jak mówi Pismo. Amen. Abyś wierzył w Jezusa tak, jak mówi Pismo. Problemy, amen, były, są i będą, dopóki jest to, co nazywa się dzisiaj. Ale musimy to przejść wielkim krokiem wiary. Amen. Nie mówię, że udawać, że się nic nie dzieje. Brać od Boga narzędzia i zmieniać rzeczywistość, zmieniać swoje życie i wprowadzać do swojego życia porządek. Ale jeszcze nikt nie odniósł zwycięstwa, koncentrując się na problemach. Rozumiecie? Jeszcze nikt nie odniósł zwycięstwa wtedy, kiedy myślał o problemach. Hallelujah. Uwielbiamy Jezusa? Uwielbiamy Jezusa. Tylko Jezus serce nasze porusza. Amen. Po ulicach chodzę, myślę wciąż o Tobie. Halleluja. Chcę śpiewać ludziom, że zbawiłeś mnie. Że zbawiłeś mnie. Po ulicach chodzę. Dawaj. Myślę wciąż o Tobie. Chcę powiedzieć ludziom, że zbawiłeś mnie. Że rozwiązałeś wszelki problem. Że pokonałeś grzech i chorobę. Że pokonałeś grzech i chorobę. Że można zwycięsko żyć. Po ulicach chodzę, myślę wciąż o Tobie. Chcę powiedzieć wszystkim, że Jezus zbawił mnie. Po ulicach chodzę, myślę wciąż o Tobie. Chcę powiedzieć wszystkim, że Jezus zbawił mnie. Do wszystkiego można się przyzwyczaić i chcieć coraz częściej od Boga jakichś szczególnych wskazówek do rozwiązania prostych problemów. Posłuchajcie, wszystko jest proste. Proste. Uwielbienie jest proste. To nie są trudne rzeczy. To my je komplikujemy. Kiedyś w przebudzeniowym kościele lał się olej. Ludzie, kiedy modlili się jeden o drugiego, wylewali butelki oliwy, lali sobie na głowę, ale kiedy urośli, to jeden drugiemu polał olejem na garnitur, a ten drugi mu sprawę w sądzie założył.
Rozumiecie? W ogóle szok. Szok. To, co ci pomogło na samym początku, że uwierzyłeś w Jezusa, chociaż Go nie widziałeś, ale uwierzyłeś, że On, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, umarł za ciebie. I twój grzech został zmazany, list dłużny został zmazany. Nie potrzebujemy dużo, żeby się rozpalać. Nie potrzebujemy dużo, żeby rozpalić w sobie miłość do Jezusa, miłość do prawdy. Tylko nie patrz w ogóle na to, co w ogóle, nie wiem, jest brzydkie. Diabeł jest brzydki. Kabaretów trzeba więcej oglądać. Jak słowo honoru. Halleluja. Ja bardzo dużo oglądam kabaretu. Wolę obejrzeć dobry kabaret niż nędzne kazanie, które mnie doprowadzi w ogóle do jakiegoś, nie wiem, dziwnego punktu myślowego. To wolę obejrzeć kabaret. Wolę obejrzeć coś, co mnie rozweseli. Jeśli mnie nie rozweselili w kościele, to się sama rozweselę. Włączę sobie kabaret. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje głowy. Wiecie, włączyłam sobie ostatnio stary filmik jeszcze z Kasprzaka. Mieliśmy tam bardzo duże namaszczenie. Nie mieliśmy wtedy... Diabeł chciał prąd nam wyłączyć i myślał, że jak nam wyłączy prąd, to nie będzie namaszczenia. Ale było bardzo duże namaszczenie. Obejrzałam ten stary filmik, obejrzałam go od początku do końca i się tak w ogóle naładowałam, byłam tak podniecona w ogóle atmosferą Ducha Świętego, że w ogóle mówię, wow! Tylko to się trzeba wyprostować w głowie. Amen. Prosto trzeba mieć, a nie w sposób skomplikowany. Chodź Piotras tutaj do nas. Ty nam tutaj jakiegoś rapa zarzucisz. Zarzuć nam jakiegoś rapa. Prorokuj do ludzi, o tak ci powiem. Aleluja. Wal śmiało. Raz, raz, raz. O, Julita. Razem, ej, yo, ej. Zobacz, co się dzieje. Przecież jak ja zaczynam, to podkręca atmosfera się. To moja mina, uśmiechnięty, tak, zobacz. Tu już nie skręty, ja wjeżdżam, tak, zobacz. Nowe orienty, zaczynam, tak, ogień tu rozpalam. To zobacz, moja wiara, zobacz. Diabłu działać nie pozwalam, koniecznie. Zobacz, bezsprzecznie, ja wjeżdżam, tak, zobacz. Uruchamiam zawleczkę i bum, bum, tu wreszcie. Cały czas szum, szum, ona jest tu ze mną. Tak, robię szum, szum i wiem, że człowieku wiersze moje, kiedy je puszczam, zobacz, jak naboje i idą tutaj dreszcze. Tu Przemek jeszcze, tak, to zobacz, co się dzieje, to ten takt. Tak jak dwutakt, Kobe Bryant, idę dalej, to wiara. Zobacz, co ja robię cały czas, tutaj nigdy się nie boję. A on zaczyna, kolejna zwrota, tak, zobacz. Mina jeszcze bardziej, jeszcze szerzej uśmiechnięta. Kocham te ruchy, kiedy Artur tutaj rozkręca. Człowieku, co się dzieje? To diabeł myśli, że się śmieje, ale płaczę już teraz. Człowieku, wiele do powiedzenia mam. To jest ten stan, człowieku, więcej dam. Ej, tu wszyscy, cały czas, to zobacz. Idę tam, gdzie gonitwy, gdzie Boże, tutaj wersy. Ja nie chwytam brzytwy się, człowieku, jeszcze więcej chcę. Tu wyluzuję się, cały czas idę nie jak krękę, bo Piotras. Kiedyś mówiłem, że jestem Pepsi, to zobacz, jestem na propsa. Tu cały czas to ręka boska nade mną jest, tak. Szlifuję rap rzemiosła. Tu jeszcze więcej. Ej, podnieście ręce, bo coś tutaj widzę, że nie może być tak drętwo. Niech nie będzie drętwiej. Tu cały czas jeszcze więcej. Tu cały czas jeszcze więcej. Wszyscy jeszcze więcej. Ej, raz, raz. Ja wjeżdżam, tak, mówię tu o samolotach. Boże, ty dałeś mi to, ja będę to wylewał, tak. To nowa jest potrzeba, potrzeba nieba. Ja wjeżdżam, Piotras, to zobacz, prosta kwestia. Zobaczysz mnie na dobrych wierszach. Zobaczysz płytę i jeszcze nieraz we mnie. Ten ogień, który puszczę, to zobacz cały czas. I kolejny, ej, tu zobacz, wjechał i idę dalej, tak. Kiedyś była na tych klatkach ściecha. Dzisiaj ty czysty, czyściutki przez krew Pana. Człowieku, mogę mówić sobie na, to idzie tu membrana, to zobacz, jaki flow jest. Ja wjeżdżam tutaj tak wyluzowany, co jest. Diable, ty patrzysz,
i tutaj płaczesz. Ja jestem tym, który w Bogu w Jezusie kozaczy. Ty kozaczysz? Ej, zacznij, jeśli jeszcze nie zacząłeś. Ja wjeżdżam tutaj, zobacz ze mną przyjaciele. To moja jest rodzina, wiecie, bardzo was kocham. Kiedy dajecie freestyle'ować mi, to czyjaś brocha, kto ma jakieś pretensje? Przecież ja mam wersy, zobacz jeszcze częściej. Protesty na ulicach mogą być ewangelizacje. Ja wjeżdżam tutaj tak i tu kozaczę. Hej, to wszyscy razem, rodzina Boża, tak, bo ja mam władzę i wy ją macie. Uwalniamy razem, człowieku, dalej, idziemy tutaj z gazem. Tak jak Twingo, co Rafał mi pożyczył, idę dalej tak, bo dobrze mi tu życzył. Kocham tego Jezusa, człowieku, moja dusza dziś do tego się nie zmusza. Yeah, dziękuję wam! Halleluja! Uwielbiamy Ciebie! Twoją wiarą gości! Twoją wolnością! Halleluja! Akota ralala price. Módl się, módl się. Bądź elastyczny, ucz się tego. Halleluja. Akota lava kata syrene. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Ty, który rozkomplikowujesz głowy. Halleluja. Ila! Uwielbiamy Cię! On powiedział: oto posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie zatem jak węże. Tacy bądźcie, tacy cwani i bądźcie niewinni jak gołębice. Nie miejcie nic, na czym można zahaczyć diabelską łapę. Nic. Nic. Powiedz, że nie będziesz myślał o problemach. Ja chcę, żeby każdy z was podjął dzisiaj bardzo ważną decyzję, że jeżeli do głowy twojej przyjdzie myśl problematyczna i złapiesz się na tym, że zaczynasz o niej myśleć, rozważać ją, to uznasz to jako grzech. Jako grzech. Obojętnie, co to będzie. Że to będzie grzech. Uznasz to jako grzech. Zrób to dziś przed Bogiem. Zobaczysz, jak będzie wyglądał kolejny tydzień. Uznasz to jako grzech. Tego nie widać. Ale kiedy myślisz o problemie, to przynosi śmierć. Rozumiesz to? To śmierć. Myślcie tylko o tym, co dobre, co cnotliwe. Myślcie o tym, co żywe. Co święte. Ustaw sobie tak głowę. Jeśli zobaczysz, że non-stop ładuje ci się myśl o problemach. Non-stop. Poczujesz takie coś, że nie możesz tego zatrzymać. To jest demon. To jest demon. Wtedy zacznij mówić do demona, a nie ulegać myślom o problemie. Zacznij do niego mówić, ale nie mówić delikatnie. Nie mówić w sposób taki, jak się kogoś o coś prosi. Tylko uderz w niego. Uderz w niego. Roznieś go. Tak postępuj. Zobaczcie, jaki będzie tydzień. Rzucam ci wyzwanie na ten tydzień. Zobaczysz, jaki będzie tydzień. Rozumiesz? Powiedz: Boże, ja tak zrobię w tym tygodniu. Ja się tego nauczę. Ja się nauczę atakować grzech i atakować diabła. Ja się nauczę tego robić.
rozumiesz? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, co to znaczy nie mieć w głowie myśli o problemach. Wielu ludzi czuje pustkę wtedy na początku. Pustkę taką, mówią, zwariowałem chyba. Co się dzieje w mojej głowie? Jakiś jestem niefrasobliwy, jakiś jestem... A to jest właśnie Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum. Aleluja! To jest właśnie to. To o to tu chodzi. O to tu chodzi. Rozumiesz? To o to tu chodzi. To tak działa. A kolabada sakata jarala daraba. Oto czego koroną prawdy. Ci dom pełen chwały.
Paweł Larma. Jesteś? Jesteś? Paweł. Pawełek. Masz słowo teraz do ludzi. Powiedz to słowo. Graj, Przemku. Ktoś ma problem z wątrobą. Problem z wątrobą. Do przodu wyjdź. Módl się o niego. Kto jeszcze? Każda osoba, która ma problem z wątrobą. Jeśli nas obserwujesz, widzisz nas, oglądasz film teraz, połóż na siebie ręce, to namaszczenie Ci usłuży. Przez imię Jezus Twoja wątroba zostanie uzdrowiona, zregenerowana. Proszę, stawajcie tutaj przy tą. Tylko ten, kto ma ogień, może przekazać komuś ogień. Amen. Chodź, Basia. Halleluja. Chciałabym, żebyś pomodliła się o wszystkich tych, którzy potrzebują ognia, o nic innego. O ogień Boży. Tylko ten, kto ma ogień, może przekazać ogień. Halleluja. Może za dużo myślisz. Patrz w swojego ducha. Jeśli masz słowo wiedzy, przyjdź i powiedz to słowo wiedzy. Krystian, nie przeszkadzaj. Czcimy namaszczenie Boże. To nie jest klub. To nie market. To kościół. To dom modlitwy. To dom modlitwy. To nie sklep budowlany. Mów. Bóg mówi teraz. Włącz. Raz. Bóg mówi teraz, zraszam Cię jak ciepły deszcz. Były kryzysy, które przeszedłeś. Były problemy, z którymi się wiązałeś, ale było Ci dobrze. I przez to, że było Ci dobrze, odstąpiłeś ode mnie. Teraz jest czas powrotu. A kiedy Ty przylgniesz do mnie, ja przychodzę i zraszam Cię jak ciepły deszcz i odbuduję Cię na nowo. Niektórym Was było dobrze, odstąpiliście od modlitwy, wracajcie z powrotem. A Bóg mówi, ja wracam jak deszcz i nawodnię ziemię. Halleluja. Halleluja. Pewnymi modlitwami modlimy się dotąd, aż Kościół zacznie owocować i wydawać świadectwo. Amen. Nie wiem, ile to było lat temu, miałam prorocze poselstwo o tym, że mamy się modlić. I mamy się modlić tym słowem, dopóki aż Kościół wyda owoc świadectwa modlitwy. A tam, gdzie jest modlitwa, tam jest świadectwo. Amen. Życia z Bogiem. Jeśli nie ma świadectwa życia z Bogiem, to znaczy, że modlitwa jest stęchła. Tak. Nie ma w ogóle modlitwy. Kto ma słowo wiedzy? Patrz w ducha. Raz. Komuś tutaj boli bark. Jak podnosi albo śpi, to boli. Prawy bark. Chodź tutaj. Kto potrzebuje modlitwy? Podejdź tutaj. Kładź, Basia, ręce. Ustańcie tam sobie kawałeczek dalej. I tam sobie ustańcie. Ustań koło Asi, ona się będzie od siebie zaraz modlić. Pozwól, żeby Duch Święty działał przez siebie. Halleluja! Jesteś naczyniem. Módlcie się. Zobaczcie, ile potrzeba poczucia własnej wartości i odwagi, żeby wiedzieć, że jesteście częścią Kościoła. Nie przychodzicie tu jak do teatru, jak do kina. Jesteście częścią Kościoła. Amen. Jeśli jesteście obdarowani w jakiejś dziedzinie, to jest to po to, aby usługiwać Kościołowi. Amen. Nie po to, aby stać, nie po to, żeby zajmować ławki. Nie jesteś numerem, nie jesteś PESEL-em, jesteś żywą częścią Kościoła. Jesteś żywą częścią Kościoła. Halleluja. Ale potrzeba odwagi,
aby wychodzić tutaj i budować Kościół. Patrz, co w Tobie rośnie. Pojawia się słowo w Tobie wiedzy. Przyjdź, powiedz słowo wiedzy. Może masz poselstwo w innych językach. Powiedz je. Masz usługiwać w mocy Ducha Świętego. Ludzie modlą się, aby usługiwać. Nie rozumieją, że jeżeli modlisz się o usługiwanie, to zaraz potem masz zacząć usługiwać. To proste. Kto ma problem z biodrami, niech podejdzie. Takie też sztywnienie i zmniejszenie, zwężenie kręgosłupa lędźwiowego, tak, że te biodra się do góry podniosły trochę. Kto ma sztywnienie w biodrach? Podejdźcie tutaj do Lizy. Kiedy modlisz się o to, aby usługiwać w mocy Ducha Świętego, natychmiast, jak skończysz modlitwę, masz iść i usługiwać tak, jak się modliłeś. Od razu. Rozumiesz to? To jest bardzo ważne. Halleluja. Skup się. La pasire Módl się i bądź skupiony. Ale kosire barlare de kenelare de kenelare de kenelare. Przypatrz się budowom. Będziesz w tym tygodniu poruszać się po mieście, czy po Warszawie, czy po innym. Przypatrz się budowom, czy to budowie fundamentów, czy wielkich biurowców, czy hal magazynowych. Przypatrz się koparkom i dźwigom, które tam są. Przypatrz się największym z nich. Przypatrz się, jak pracują, jak wyciągają coś z dołu, albo do góry podnoszą jakieś palety z pustakami, czy z betonem. Może nawet ciężarówkę. To mówi Pan. Moje ramię jest dużo większe i dużo silniejsze niż Amen. Ramię tych dźwigów lub koparek. Dużo głębiej sięga, dużo dalej. Amen. I dużo więcej jest w stanie podnieść. A tym bardziej Ciebie jest w stanie wyrwać, wyciągnąć z każdego problemu, z każdego dołka, z każdej sytuacji, w jakiej się znajdujesz, z każdego Twojego problemu. Ramię Boże wyciągnie Ciebie. Alleluja. Słuchaj Ducha. On mówi w Tobie. Nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. W was. Co w was mówi Duch Ojca? Co mówi w tobie Duch Ojca teraz? Co mówi w tobie Duch Ojca? Co robi w tobie Duch Ojca? Jak nie wiesz, co w Tobie robi w danej chwili Duch Ojca, pomódl się prostą modlitwą. Powiedz: Boże mój, chcę mieć głęboką samoświadomość. Daj mi wgląd we mnie samego, Amen. Abym zawsze wiedział, co mówi we mnie Duch Ojca. Zawsze chcę wiedzieć, co mówi we mnie Duch Ojca. Zawsze, w dzień i w nocy, marala da seketira leba na base.
Halleluja! Halleluja! Zwiąż wszelki chaos, wszelki zamęt nad sobą, masz władzę nad sobą. Nie czekaj, żeby ktoś to zrobił. Zwiąż nad sobą chaos i zamęt. Wszelkie rozproszenie zwiąż nad sobą. Rozumiesz? Bo słowo mówi, nie truskajcie się, co w tej chwili macie mówić. I jest to napisane w kontekście prześladowań, czyli kiedy jest się pod bardzo dużym naporem diabelskim. To słowo jest powiedziane do tych, którzy są w potężnym stresie życiowym, którzy są wydani, aby ich zabić, zniszczyć. Rozumiesz, w jakim stanie jest taki człowiek? A Słowo Boże mówi, że wtedy będziesz wiedział, co masz mówić, bo będziesz jasno rozumiał głos Ojca w tobie. Ja staję na takich obietnicach od 21 lat. Jak Bóg coś powiedział, to Artur w to uwierzył. A jak Artur w to uwierzył, to Artur to zaraz zrobił. Zaraz. Jeżeli modlisz się o to, aby dary Ducha Świętego działały przez ciebie, to proszę, żebyś zaczął uwalniać dary Ducha Świętego. Modlisz się, aby uzdrawiać chorych? Zacznij uzdrawiać chorych zaraz po swojej modlitwie. Amen. Zaraz, nie jutro. Kiedy chcesz prorokować, zacznij prorokować zaraz. Amen. Zaraz prorokować. Rozumiesz? Będzie to zależne od twojego poziomu. Nie martw się, jednego to taki poziom, u innego inny. Nieważne, że ktoś widzi dalej i silniej niż ty. Ty coś widzisz, bo mówi do ciebie Duch Ojca. Amen. Musisz to zacząć robić. Halleluja. Wykarczowałeś swoje pole, zadbałeś o swoje pole i uprawiałeś się przez jakiś czas, ale teraz zostawiłeś je same sobie i dziwisz się temu, że ono zarasta jakimiś chwastami, jakąś dziczą. I nie możesz zostawiać swojego pola, musisz je uprawiać. Musisz sprawiać, że cały czas będziesz je pielęgnował, wtedy dopiero będziesz wzrastał. Porównujesz się z innymi ludźmi, patrzysz na innych, patrzysz, co inni widzą, patrzysz, jak się zachowujesz, podporządkowujesz swoje zachowanie pod to, co widzą inni. Nie patrz na nich, nie patrz na to, co oni od ciebie oczekują, ale patrz na mnie, patrz na relacje ja i ty, patrz na to, jak bardzo cię kocham i patrz na to, że jesteś ze mną, ty i ja, a nie inni. Amen. Jeśli widzisz... Ogień szybciutko, szybciutko, ogień się szybko uwalnia. Nie czekaj szybkie na takie rzeczy. Szybkie dotknięcie i dalej. Patrz w ducha i działaj. Ucz się tego. Ucz się tego. Patrz w ducha i działaj. Wielu ludzi Bożych przegapia złote karety, które przejeżdżają przez ich życie. Przegapiają je. Zbuduję ci dom, pełen chwały. Akora lada saba katane lekenerenese kenerenes. Świątynią są jak
Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Jest. Mów. Jest osoba albo są osoby na tym miejscu, które mają problem z przyjmowaniem Słowa Bożego. Masz takie poczucie w sobie, że generalnie nie rozumiesz, tak? Ale masz też takie poczucie, że to słowo w ogóle u ciebie nie działa. Albo zrób to teraz, albo w komorze, kiedy w ogóle wrócisz do domu. Uderz się 3 razy mocno w pierś i ten kamień, który jest na twoim sercu, na pewno odpadnie i zaczniesz zupełnie inaczej słyszeć i rozumieć Słowo Boże. Amen. Kiedy nie lekceważysz słów proroka, dla wielu ludzi to jest banalne, ale kiedy nie lekceważysz słów proroka, kiedy słyszysz je i łączysz je ze swoją wiarą, uwalnia się moc. Moc się uwalnia. Moc. Kiedyś na pewien człowiek, który był przez proroka poinstruowany, że się ma zanurzyć w rzece kilkakrotnie, aby być uzdrowionym, uznał to za banał. Mówił, kurczę, czyż w innych krajach nie ma rzek? Czyż rzeki Izraela są najbardziej święte? Prorok nawet do niego nie wyszedł z domu. Powiedział przez swojego sługę, idź, zanurz się. Będziesz uzdrowiony z trądu. Ale on był wielkim generałem. Był ministrem sprawiedliwości w swoim kraju. To było dla niego za słabe. Myślał sobie, prorok powinien wyjść, położyć na mnie swoje ręce. Rozumiesz? To nie tak. Głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Rozumiesz? Głupstwo Boże. Jak ja w swoim życiu przyjmowałem słowa prorocze, rozumiesz? Słuchałem ich. To łączyłem je z wykonaniem. Z wykonaniem. Kiedyś pewna kobieta Boża była chora. Wielu ludzi na nią kładło ręce. Modlili się o nią. Nic to nie działa, nic nie działało w jej życiu. Kiedyś przyjechał do Polski taki człowiek z Afryki. Jakiś wierzący murzyn taki. I on jej powiedział, mówi, słuchaj, popij trochę wody z cytryną, będziesz zdrowa. Ta kobieta pracowała na wysokim stanowisku tu w Warszawie. O, była blisko rządzących. Bardzo blisko. Dalej jest. Dzisiaj nas nie lubi. A posłuchała tego człowieka. Minęła jej choroba. Nie przez nakładanie rąk. Przez to, że posłuchała człowieka. Powiedziała, ha, wiesz co pomyślała? Mam dość tej choroby. Panie Boże, mam dość tej choroby. I zaczęła pić wodę z cytryną. Rozumiesz? Wiesz o co chodzi Bogu? O wiarę w Jego Słowo. Wiarę w Słowo. Tak się z Bogiem chodzi. Z Bogiem tak się chodzi. Jola, podnieś się z tej podłogi. Pokaż mi buzię. Pościsz jeszcze? Już nie. Już nie pościsz od 2 lat. Ile ważysz? Kiedy przestałaś jeść? Teraz posłuchajcie mnie. Powiedz. 2 lata nie je. Słyszeliście jakieś takie coś? Chcecie porozmawiać o postach? Tam siedzi jej mąż, znaczy stoi, spytajcie się. Czasami do mnie przychodzi i mówi, Artur, chciałbym zjeść z Jolą kolację. Jest okej? Okay? Jest okej? Okay? Ja mówię, trwamy w wierze. A jak chodzicie na kolację? 2 lata! Nie 40 dni, nie 80. Jola, ileś nie spała, jak na ciebie położył grot ręce?
Powiedz. Ile nie spałaś, jak położył na ciebie Andrzej ręce? Grot. Ile tygodni? Nie spała też. Wiecie czemu? Powiedziała do Boga kiedyś, że potrzebuje czasu, żeby się modlić, bo mają dużo pracy i dzieci w domu. Przestała spać. Spać! I nie je 2 lata. Przez wiarę. Niech was ręka Boża chroni, żeby w ciele naśladować rzeczy. Bo to jest w Duchu Świętym. Ale kiedy człowiek Boży mówi Bogu tak, to Duch Święty działa w ten sposób, że człowiekowi nawet się nie śni, że to jest możliwe. Amen. Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli, jak to działa. Ktoś powie, to jest niemożliwe. Wiem, narodzenie z dziewicy też jest niemożliwe. Zmartwychwstanie w ciele też jest niemożliwe. Rozmnożenie chleba i ryb dla 2000 ludzi też jest niemożliwe. Niemożliwe jest podchodzić do trupów i kazać im wstawać. Niemożliwe jest. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Rozumiecie? Nie żyjemy w środowisku rzeczy możliwych. Żyjemy w środowisku rzeczy bożych. Niemożliwych. Niemożliwych. Rozumiecie? Jak się do tego ma kryzys? Jak się do tego mają lęki uwalniane przez włodarze tego kraju, którzy mówią, że będziemy chruszcz zbierać od jesieni, bo nie będziemy mieli czym palić. Jak to się ma? Jak to się ma do grzeszków, które przychodzą i drapią cię w tyłek? Jak to się ma? Rozumiesz, o czym mówię? Nie żyjesz w systemie rzeczy możliwych. Tak żyje świat. To, co widzi, to, co czuje, tak żyje świat. Powiedziałem Bogu 20 lat temu, Boże, nie chcę mieć w sobie świata. Ludzie mówią, jesteś fałszywym prorokiem, a wasz Kościół to jest sekta. Coś wam powiem. Każdemu życzę takiego fałszywego proroctwa. Każdemu życzę takiej sekty za rodzinę. Każdemu życzę takich rzeczy. Życzę każdemu, ja błogosławię ludzi moim fałszywym proroctwem. Ja błogosławię ludzi naszym sekciarstwem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją w sferze rzeczy niemożliwych. I nie interesujemy się tym, czy coś jest możliwe. Jak stajesz w życiu przed sytuacją, że coś jest niemożliwe, to powiedz do Boga, o Boże, to chyba czas na szabat. O, szabat. Znowu kolejna niemożliwa rzecz. Odpocznę. Usiądź sobie przed problemem. Połóż się przed nim. Zacznij głęboko oddychać. Zacznij śpiewać w innych językach. Powiedz, Boże, będę teraz przytaczał Twoje obietnice. Będę myślał o Twoich obietnicach. Nie będę myślał o tym, co jest ułomne teraz w moim życiu. Musisz taką mieć mentalność. Dlatego Jezus umarł na krzyżu, żebyśmy mogli być ludźmi funkcjonującymi w systemie rzeczy niemożliwych. Niemożliwych. Rozumiesz? Oswój się z tym. Religia podniosła temat znaków, cudów do wielkiej rangi. My jesteśmy tak normalni, że aż boli. Jesteśmy tak normalni, że zarzucają nas, że jesteśmy nienormalni. A jesteśmy tak normalni. Normalni. Rozumiecie, o co chodzi? Eba rala da saka jere le benene bese. To jest twój normalny język. Tena benela base kedele la baha. Zobacz, jaki masz język. Teraz inny dialekt.
w innym języku, w innym języku. Szedku, nomenatku, redki, lesepku, mędka, nabacku, menene, redku, maledyski, uski, skatku, nemena, chatki, nene, buda, kaditu, etesze, genina, dawaj, w innym języku. Eusze, telefon, telamontyś, ile amury, lecha, szundy, debite, leon, wundite, ma, dewundyś, ile, ala, habryne, se, ala, habysiu, undufu, emoha, gadile, szyke, nema. To jest w Twoim duchu, w Twoim duchu, tam jest cała wielka biblioteka. Tam wszystko jest, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Tam jest mądrość Boża, tak potężna, że cała mądrość tego świata ginie przy tym. W Twoim duchu, w Twoim duchu chcę, żeby każdy z Was zobaczył swój prywatny świat. Świat w Duchu Świętym. Świat w Duchu Świętym. Wiecie, ja od wielu lat jestem jedną nogą tu, jedną tam. Cały czas. Cały czas jedną tu, jedną tam. Rozumiesz? Siedziałem w więzieniu, byłem jedną nogą tu, a drugą tam. Jedną tu na ziemi, drugą w niebie. Ciągle miałem swój własny świat. Swój własny świat. Rozumiesz? Ty masz też taki świat. Ja bym cię oszukał, że nie masz. Tak jak dzisiaj było słowo prorocze, że zależysz od innych ludzi, co oni powiedzą, co oni o tobie myślą, co oni w ogóle... Że zależysz od swoich uczuć. Czuję tak, czuję tak, czuję tak. Wyluzuj. Na playerze wznowili serial Alf. Wyluzuj. 1986 rok. Wyluzuj. Obejrzyj Alfa. To prorok. Rudy prorok. Rozumiesz? Posłuchaj, co on mówi. Zobacz, jakie to prawdziwe. Zobaczcie, że on nie ma żadnych problemów. Jak obejrzał program o wojnie nuklearnej, to poszedł i się do prezydenta dodzwonił, do Air Force One. Wszystko zrobił. Tygodniami pracował, żeby się połączyć z prezydentem. Powiedział, ja bronię, ja dzwonię w sprawie bomb. Nie jesteś normalny. Pogódź się z tym. Nie dla tego świata, nie dla tej religii. Uznaj konstytucję praw Bożych nad sobą. Ja ją uznałem. I to mi daje poczucie bezpieczeństwa. Tu też znalazłem najpotężniejszą miłość. Miłość, która w ogóle ogarnęła mnie od A do Z. Ten slogan, Bóg Cię kocha, musi być dla Ciebie bardzo, bardzo doświadczalny. Bardzo doświadczalny. Zależy mi na tym, żebyście to zrozumieli. Halleluja. Módlcie się. Modlisz się po coś i po nic. Rozmawiasz z Bogiem o rzeczach ważnych i o rzeczach w ogóle nieważnych. To jest modlitwa. Halleluja. 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 Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Halleluja.
Ojcze, żeby nie było w was nic, co was łączy z tym światem. Chcę, żebyście w nowy sezon weszli z taką myślą, żeby nie było w was nic, co łączy z tym światem. Nie z takimi elementami świata, tylko w ogóle ze światem. Z dobrem, ze złem, z religią, z moralnością, z głupotą, z egocentryzmem, z niczym. W świecie jest masa rzeczy. W ogóle nic mnie nie łączy. Nic. Nic. Przebiorę się, powiedz. Przebiorę się tak, żeby się do tego świata tutaj upodobnić w ogóle w ten sposób, żeby oni mnie wpuścili jak najgłębiej. Będę mówił ich językiem, będę się szkolił we wszystkich ich w ogóle tematach, będę w tym najlepszy. Będę jak kurcze bomba w środku. Przebiegły jak wąż, niewinny jak gołębica. Każdy z was ma swoją niszę duchową. Musicie być wolni w tym. Wolni od świata. Aleluja. Siadajcie powoli, przyjaciele.